Droga Agnieszko, drogi Jacku, drodzy rodzice, krewni, przyjaciele, państwa młodych, kiedy już przychodzimy do świątyni, aby właśnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, to znaczy, że w naszym życiu dokonała się decyzja. Decyzja tego, że chcę z drugą osobą, z którą właśnie tutaj przychodzę, spędzić resztę mojego życia. Że to jest ta osoba, która mnie uszczęśliwi, która sprawi, że moje życie będzie piękniejsze, będzie lepsze, będzie bardziej udane. Ja Agnieszka. Biorę Ciebie, Agnieszko. Biorę Ciebie, Jacku. Za żonę. Za męża. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. Trójcy jedyny. I wszyscy święci. Małżeństwo przez Was zawarte. Ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Dlatego też chciałbym wam życzyć, Agnieszko i Jacku, abyście tego nauczyciela w waszym życiu mieli zawsze obok siebie, abyście z nim szli przez życie, bo wtedy macie też gwarancję tego, że będziecie pobierali dobre nauki u dobrego nauczyciela. A druga rzecz, kochani, to jest też to, co mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Wy dzisiaj rozpoczynacie wasze wspólne życie, które można by przyrównać do budowli, do domu, który zaczynacie wznosić. I dlatego, kochani, chciałbym wam życzyć, abyście zawsze w swoim życiu stawiali na to, co trwa, co jest trwałe, co jest wieczne, a więc na Chrystusa. Amen.